Szczęść Boże, księga prawdy. Moja szczerze umiłowana córko, z wielką radością ponownie łączę się tego wieczoru z Tobą. Jesteś teraz napełniona łaską, rozeznania, i jest dla Ciebie jasna ta właściwa droga, którą musisz podążyć. Nareszcie podała się zjednoczeniu ze mną. Jesteś teraz wolna. Wolna od wątpliwości, z jasnym sumieniem, silniejsza niż wcześniej i gotowa do ujawnienia światu mojej obietnicy. Moje słowo przekaże pilną potrzebę bycia przygotowanym do otwarcia swoich serc w chwili, gdy wszystkim zostaną pokazane ich grzechy. Gdy będą przygotowane i uprzedzone, wiele. Wiele więcej dusz może zostać uratowanych. Im mocniejsze nawrócenie, tym słabsze będzie prześladowanie, które potem nastąpi. Moja córko, nigdy nie bądź zarozumiała, ani też nie powinnaś być zalękniona przyszłymi wydarzeniami. Wszystko przeminie, a zamiast tego wszędzie nastanie szczęśliwy świat z większą miłością. Orędzia są po prostu po to, aby przypomnieć wszystkim o istnieniu Boga. Powiedz wszędzie, moim ludziom, że te orędzia są po prostu po to, aby przypomnieć wszystkim dzieciom Boga, że on istnieje. Muszą też sobie zdać sprawę, że dusza jest najważniejszą częścią ich ludzkiej istoty. Zajęcie się swoją duszą jest konieczne. Jeśli ma się uczestniczyć w tej wspaniałej przyszłości, która czeka na wszystkich, ludzie muszą po prostu przypomnieć sobie o dziesięciu przykazaniach i zachowywać je. A wtedy wszystko, co powinni zrobić, to stosować się do mojego nauczania i przeżywać swoje życie tak, jak powiedziałem. Powodem, dla którego przekazuję proroctwa, jest Udowodnienie moim umiłowanym wyznawcom, że ma miejsce boska interwencja. Gdy to czynię, mam nadzieję, że otworzą swoje serca, żeby pozwolić, by prawda została zrozumiana. Boża miłość przynosi pokój. Wiele osób składa puste deklaracje wierności mojemu nauczaniu. Inni uważają je za nudne i nużące. Obawiają się, że naśladując mnie, stracą pociechę, jaką, jak wierzą, mogą im w życiu przynieść rzeczy materialne. To, czego nie udaje im się zrozumieć, to jest to, że jedynym prawdziwym pocieszeniem, którego mogą doznać, jest boska miłość. Ta miłość może wejść w Wasze życie tylko wtedy, gdy poprzez prostą modlitwę. Zbliżycie się do mnie i mojego Ojca przedwiecznego. Gdy doświadczycie tego pokoju, staniecie się wolni od zmartwień i napięć. Żadna ilość fałszywych środków pobudzających nie może się równać z euforią, która powstaje, kiedy zbliżacie się do mojego serca. Ta miłość nie tylko przenika całe ciało, umysł i duszę ale umożliwia Wam także przeżywanie swojego życia, większej wolności. Będziecie doświadczać głębokiego zadowolenia, jakie wcześniej nie było Wam znane. Będziecie wtedy zaskoczeni, jak mało obchodzić Was będzie odtąd świat materialnego luksusu. Utracicie zainteresowanie tymi rzeczami i to Was zaskoczy. O dzieci, gdybyście tylko spróbowali zbliżyć się do mnie, stalibyście się wreszcie wolni. W waszych duszach już dłużej nie będziecie odczuwać pustej rozpaczy. Zamiast tego będziecie spokojniejsi, mniej się spiesząc, mając więcej czasu, aby zainteresować się innymi i odczuć pokój. To będzie emanować od Was. Inni będą naturalnie przyciągani do Was. Będziecie się zastanawiać, dlaczego. Nie lękajcie się, bo jest to działanie łaski Bożej. Kiedy jesteście napełnieni łaską, przenosi się to dalej przez miłość i rozprzestrzenia na innych, a wtedy dzieje się tak dalej. Proszę, pamiętajcie, dzieci, o znaczeniu modlitwy. O mocy, którą przynosi, i o prędkości, z jaką podąża, by ogarnąć wszystkie te szczęśliwe dusze, które są przyciągane w obszar miłości. Sieć oszustw szatana powoduje lęk. Tak jak modlitwa i miłość wzajemna nabierają rozpędu, tak też jest z nienawiścią, którą wyrzuca z siebie szatan. Zwodziciel, działając poprzez ludzi, którzy nie mają wiary albo zabawiają się ciemnymi, duchowymi grami, szerzy swoje oszustwa. Jego sieć nienawiści więzi nawet tych, którzy są na najdalszym obrzeżu i mogą odczuwać, że wiodą rozsądne, dobre życie. Ta wyrafinowana sieć może pochwycić każdego, kto nie jest. Ostrożny. Jedynym wspólnym mianownikiem u tych, którzy zostali złapani w pułapkę, jest to, że odczuwają niepokój, obawy, rozpacz i lęk. Ten lęk zmienia się bardzo szybko w nienawiść. Biegnijcie do mnie, wy wszyscy, nie czekajcie, aż wasze życie zostanie postawione na głowie przez niepotrzebny smutek, bo ja zawsze jestem tutaj. Czuwając, czekając, mając nadzieję, że każdy z Was pozwoli, by opuściła go pycha, tak by mógł wkroczyć i objąć Was. Idźcie do swojego kościoła i mólcie się do mnie. Mówcie do mnie w domu, w drodze do pracy, gdziekolwiek jesteście. Po prostu zwróćcie się do mnie, dość szybko będziecie wiedzieć, jak odpowiadam. Obudźcie się, otwórzcie swoje zamknięte serca. Obudźcie się, dzieci, czy nie uświadomiliście sobie do dziś, że mnie potrzebujecie? Kiedy otworzycie w końcu swoje zamknięte serca i wpuścicie mnie do środka, nie marnujcie cennego czasu ze względu na siebie i na swoje rodziny. Ja jestem miłością, potrzebujecie mojej miłości aby ugasić pragnienia swoich odwodnionych i niedożywionych dusz. Moja miłość, gdy jej doświadczycie, podniesie Was na duchu i umożliwi Wam ponowne odczucie prawdziwej miłości. Ta miłość otworzy wtedy Wasze umysły, naprawdę, zgodnie z obietnicą, którą złożyłem dla każdego z Was, gdy umarłem na krzyżu. Za wasze grzechy. Kocham Was, dzieci, proszę, okażcie mi miłość, o którą Was błagam, nie pozostańcie dla mnie utraceni. Jest mało czasu, dzieci, aby powrócić do mnie. Nie zwlekajcie. Wasz kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus.